Cześć! Dzisiaj pokażemy ostatni wariant róży z pianki. Pozostałe dwa możecie zobaczyć na naszym kanale. Przyda nam się czerwona i zielona pianka, drut florystyczny, nożyczki, śrubokręt oraz żelazko. Zaczynamy od wycięcia prostokąta o wymiarach 5x6 cm z czerwonej pianki. Później nacinamy ten prostokąt, zaokrąglając jego narożniki. Następnie składamy tak wyciętą piankę i nacinamy z jednej strony na zagięciu, na około 1 cm głębokości. Powtarzamy to wszystko jeszcze 9 razy. Teraz wykorzystamy żelazko. Przykładamy każdą z pianek do żelazka, aż będzie plastyczna, i zaokrąglamy narożniki. W kolejnym kroku sklejamy piankę na zagięciu, używając kleju na gorąco. Teraz przyklejamy płatki do drutu florystycznego. Kolejne warstwy naklejamy naprzemiennie, używając kleju na gorąco. W ostatnim kroku wykorzystamy zieloną piankę. Wycinamy okrąg o średnicy około 5 cm, następnie nacinamy ją, tworząc dowolny wzór. Przekładamy drut florystyczny przez środek tej pianki i podklejamy całość klejem na gorąco. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Już wkrótce kolejne filmiki.